U, jaka wielka pirania. O nie, dobra, jestem rip, jestem rip. Ale szybko mnie poskładała! Co się dzieje? Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Feed and Grow Fish, czyli gry, która bardzo wam się spodobała. Ponownie. Kiedyś też wam bardzo się podobała. Wróciłem do serii i również bardzo wam się ta seria podoba, za co wam bardzo dziękuję. Wszyscy praktycznie z was chcieli, żebym zrobił też inne mapki. Czyli będą jeszcze przynajmniej dwa odcinki, chyba że dacie mi jakiś fajny pomysł na jakiś challenge. Zobaczymy. Na razie jest fajnie, mi się gra bardzo fajnie, wam się to bardzo fajnie ogląda, więc zróbmy to. Dzisiaj odwiedzimy sobie rzekę, czyli mapę River, zobaczymy co tam się zmieniło i czy damy radę zostać najlepszą rybą na świecie. Zaczynajmy. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo cię proszę, aby zostawił przecież subskrybę na kanale i co najważniejsze, zostawił również dzwoneczek, tutaj potwierdził i zapisał. Bez dzwoneczka nie będą wam się wyświetlały wszystkie filmy na kanale, a to bardzo dla mnie ważne. Dzięki, zapraszam do oglądania. Dobra, no i zobaczmy, co nowego dodali. Oczywiście pirania już była, salmon. To jest coś, co dodali nowego, czyli tuńczyk, z tego co rozumiem, tak? To jest tuńczyk. Pike też już był, ale pike chyba zmienił się troszeczkę. Kiedyś prawdopodobnie inaczej wyglądał. Bone Rex również był. I catfish również był, czyli dodali tylko i wyłącznie salmona, chyba że coś tutaj było innego. Czy była pirania, pike i to. Nie wiem, ale oczywiście no musimy zacząć od pirani, więc troszeczkę musimy podrosnąć, pozjadać kilka rybek i zarobić na salmona. Na pewno chciałbym spróbować z salmonem i zobaczyć jak on sobie radzi, bo jest dość szybki. No jest tak samo szybki jak pike, a pike był bardzo szybki, tylko że on jeszcze szybciej gryzie, ale ma mniej życia odrobinkę. Dobra, jesteśmy i pamiętam, że w rzece bardzo ciężko się sterowało, nie? Bo tutaj, no, tutaj tylko z prądem się pływa, chyba że tutaj sobie spłyniecie, no i tutaj was nic nie robi. Ale w większości było to bardzo ciężkie, ponieważ... Ojejku, no i właśnie, ale tutaj pływamy z naszymi koleżkami, a ich jest tutaj bardzo dużo. O kurde, co to za ryba tam pływała? No i będą nam podjadali. Tutaj mapka aż tak się... Ojejku, to jest pike. Tak, to jest pike? Czy to jest... Tak, to jest pike. Ryb jest bardzo... Znaczy... Jakich ryb? Mapka nie zmieniła się aż tak bardzo. No patrzcie, no oni nic nie dadzą mi zjeść. Muszę od nich trochę odpłynąć. O, tutaj. Pamiętam to pamiętne miejsce. Co to jest? Byłem kiedyś bardzo dużą piranią, ale tak naprawdę bardzo, bardzo dużą. I wpłynąłem tam i przegrałem. Więc tam już nie chcę wpływać. Chodzi mi o to, że mapka aż tak bardzo nie zmieniła się względem na przykład oceanu. Ocean na przykład... Wygląda naprawdę całkowicie inaczej. Tutaj River wydaje mi się, że aż tak wielkiej zmiany nie przeszedł, ale skoro zmienili tutaj Ocean, no to River też prawdopodobnie będą chcieli zmienić. No i zobaczcie, no i tu jest, płynę pod prąd i praktycznie, no bez spida nie mam szans, żeby przepłynąć pod prąd. Ale muszę trochę popływać pod prąd, bo muszę coś tam pojeść, żeby troszeczkę chociaż urosnąć. No to ta mapka, pamiętam, była jedną z gorszych. Tutaj bawiłem się najsłabiej w sumie, ponieważ... No tutaj trzeba... No bardzo ciężko się pływa. No zobaczcie, no nie ma szans, żebym przepłynął. Muszę z tego prądu jakoś się wydostać. No i co? Spróbujemy coś zrobić ciekawego. One nie są agresywne, więc spoko. No nie, dobra, są agresywne jak się je zaatakuje i w sumie biją całkiem sporo. Ale udało mi się tutaj zjeść wszystko, rozwalić ładnie, więc dobra. Czyli to będzie nasz jeden z głównych pokarmów, coś tak czuję. Dobra, mamy drugi level i tutaj była jeszcze jedna ta rybka. Gdzie ona jest? Gdzie się podziałaś, rybko? O, tu jest jeszcze jedzonko. Gdzie ona popłynęła? Dobra, jest. No i co? Pirania strasznie szybko atakuje, nie wiem czy zauważyliście. Ej, tu jest dużo tych rybek, bardzo dużo. Fajnie, kiedyś nie było tych rybek. Jako że pływających, a teraz są. No było tutaj, były cztery rybki tutaj. Gdzieś, o tutaj są dalej. I zobaczcie ile ich jest, to jest aż takie dziwne. To chyba jest, to powinien być łosoś, nie? Czy to jest jakiś dorsz? Nie wiem, ale gryzę wszystkie. Ej, one wychodzą z mapki, co? Co tu się dzieje? No nie, ty chcesz ze mną walczyć? I to jest właśnie to sterowanie, o którym mówiłem, że to sterowanie przystwarza u mnie ból głowy, ponieważ jest strasznie nieintuicyjne. Tutaj gdzieś jeszcze powinno być mięso, nie ma już mięsa. Ale reszta wyszła sobie po prostu... No sobie po prostu wyszły z wody, tak mówią, dobra, to ja wychodzę. No i tutaj chyba będzie taka jeszcze jedna. Dobra, muszę to bardzo szybko zrobić, żeby to mięso zjeść. Bo inaczej tutaj przybiegły też moje piranie. No i mamy już 10 golda, więc w sumie mógłbym już chyba zostać salmonem, albo trzeba było może... O wilku mowa, tak? To był salmon? Prawdopodobnie tak. O, tutaj jest. Go w salmona! Nawalamy salmon. Ojejku, on aż 3 zdaje. Bardzo dużo! No pomóżcie mi, no co wy? Ale fart, ale to był fart, że ja go porobiłem. To był bardzo duży fart. On ma dużo strasznie mięso ma. I w sumie to dobrze, bo... O nie.
Bo nie ma też innych rybek tutaj, więc ja sobie na spokojnie zjem. Patrzcie jak ładnie. 5 tutaj golda zrobiłem z salmona. Ale no to było takie... O dobra, tego też chyba nie powinienem atakować. No one wychodzą stąd. Aha, bo to są te rybki, wiecie, co... Co tak wskakują i w drugą stronę. Jadą nie w stronę, nie razem z prądem, jak większość ryb, tylko pod prąd płyną. I to są... To nie są łososie. To są... Nie wiem jakie rybki, ale są takie rybki, niedźwiedzie na nie polują. No i w sumie fajnie to zrobili. Bardzo mi się podoba. Dawajcie piranie. Nawalamy tutaj zbrodniarza ale ona jest tutaj mocna ta pirania. No ma wysoki poziom chyba. Patrzcie, wyszedłem z mapki. Jezus, to jest straszne co tu się dzieje. No znowu. O nie, myślałem, że już nie wrócę. Dobra, jakoś się udało wrócić. Mamy już 5 poziom piranium, czyli całkiem sporzy jesteśmy. 20 golda, czyli mógłbym już sobie wziąć pajka, tylko boję się... Znaczy tego, salmona, tylko boję się, że wiecie, że jak dojdę do... Że jak gdzieś mi jakaś ławica tutaj piranie złapie, no to będzie mały problem. I na pewno tak będzie, tylko... Znaczy, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie pływać, żeby na to nie trafiać. Kurde, no ten nurt tutaj jest strasznie mocny i tutaj ciężko w ogóle z nim walczyć. Nic się nie da zrobić, żeby mu... Nie da się mu przeciwstawić. O. Nie trafiłem na przykład. Nie, może jakbym tak górą pływał sobie, to jakoś... O. Górą jest okej. Dobra, walka z salmonem znowu chyba. To jest salmon, tak, znowu pokonany i to dość łatwiutko. Nie. O nie, zrobiłem to w podprąd i teraz mi zwieje mięso, A ja nie chcę, żeby mi zwiało mięso. Dobra, mamy to. Zjedzone praktycznie całe. Szukam, wiem, pamiętam, że tutaj było takie miejsce, w którym było takie dość otwarty świat i tam było dużo fajnych rybek. Te wszystkie duże rybki, tam catfish się spełnił i w ogóle. No i to jest chyba to miejsce, bo widzę już catfisha. Tak, to jest to miejsce. Tutaj nie ma praktycznie w ogóle prądu. Ten jaki wielki. Nie ma tutaj prądu i można sobie tutaj spokojnie podrosnąć. A ja jestem naprawdę, no pirania jest mega mocną rybką, wam powiem. Nie dość, znaczy pirania nie jest mocna, bo jakiś jest, nie wiem, mega czy mega szybka, mega wielka. Ale ma mega dużo, ma mega szybkie ataki, ale teraz umrę chyba. Nie umarłem. No ale teraz zaraz mnie kolejny tutaj salmon zje. Nie zjadł mnie, dobra. Ale ja muszę trochę się wyleczyć i pozbierać to wszystko moje mięso. Wszystkie mięso, ale tu pewnie już tego mięsa nawet nie ma, coś tak mi się wydaje. Powinno być też tak, że jak się je mięso, to rośniesz. O nie, no patrz, no inne rybki posiadały moje mięso. Ty lamusie. No zobaczcie, jak ja szybko atakuję. Żadna inna... O, rak! No i jest, o wilku mowa. W tamtym odcinku mówiłem, że można tutaj jeść rak... O nie, rak mnie zabije. Że można jeść raki. No i można było, faktycznie. Widzicie, nie okłamałem was. Nigdy bym was nie okłamał. Dobra, zamieniam się w salmona i do was wracam. No i jestem, moi mili. I na szczęście urodziłem się właśnie w tym miejscu, czyli w miejscu, o którym wcześniej wam mówiłem. Tam, gdzie walczyłem przed chwilą, czyli tam, gdzie walczyłem z rakami. No i w ogóle. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ... O Jezu, Bone Rex. A Bone Rex, pamiętam, że był mega, mega dobry. Więc nie chciałbym się tutaj z nim jakoś zadzierać zbytnio. Ale tutaj przed chwilą było tyle rybek małych i większych. A teraz nie ma. Ej, a to, co to jest? To jest Pike chyba, nie? Czy nie? Tak, to jest Pike. Czy mi się uda... Nie, no czemu ja nie mogę go zaatakować? Czy my jesteśmy rodziną? Czy ja po prostu go nie trafiam? A nie trafiam go po prostu. To ja mam jakieś ciężkie trafianie. Nie zabiję go. Coś tak czuję, że go nie zabiję, bo on mi bije aż 4. O nie, nie zabiłem go. No dobra. Widać było, że był trochę większy, ale nie aż tak. No nie wiem. Wcześniej jak grałem, to tam tutaj było tyle rybek, a teraz praktycznie nic innego tutaj nie mogłem znaleźć. Dobra, rak się zrespił. Ja sobie tutaj szybko... Ale wielki, duży jest. Nie, dobra, nie jest aż taki duży. Ale wydawał się mega duży. To fakt. No i nie, patrzcie, inny salmon mi zje raka. Dobra, my siebie nie możemy, to raczej logiczne. Go jeść! Będę mu zabierał jedzonko. Łop! O nie zabrałem. No i to jest właśnie najgorsze, że ci wasi koledzy, niby takie fajne ziomki, a zjadają wam wasz pokarm. A ja potrzebuję jednak poziomu, żeby troszkę... Uj, jaka wielka pirania. O nie, dobra, jestem rip. Ale szybko mnie poskładała! Co się dzieje? Jejku, ona musi być bardzo blisko, żeby zaatakować. Inne aż tak blisko nie muszą być chyba. O nie, Pike też atakuje tą rybę. O nie, Pike też mnie zaatakował. Dobra, ja muszę uciekać. Nie mam już nawet pieniędzy, żeby się odrodzić jako salmon. Jest słabo. Dobra, ja tutaj szybciorem zarobiłem na...
na salmona i tutaj teraz tak, pomyślmy co robić. Moglibyśmy w sumie pojeść te tutaj pierdółki. Salmon ma dość dziwne szczęki, nim bardzo blisko trzeba podpłynąć, żeby coś zaatakować. Tutaj mogę oczywiście zacząć, no tutaj jest dość fajne, bo tutaj jest dużo tych rybek, bardzo dużo. Więc można coś tam się pobawić. No i powoli, po prostu powoli sobie rosnąć. I tak prawdopodobnie będę próbował robić, tylko że tutaj też są inne ryby. Tam na przykład Bone Rex pływa, a Bone Rex jest dość, no taką niebezpieczną rybką, muszę przyznać. Jest dość, o nie, no jak, muszę ją zjeść, bo ona da mi dużo mięsa. Żeby nic innego mnie już tam nie zaatakowało. Nie, no nie wierzę, że ona mnie zabije. No panie, no przecież to nie jest nawet rybka! No nie! Jakim cudem to się stało? No i jesteśmy, tu na przykład taka mała pirania. Gdzie oni wyskoczyli? Dobra, o, jest tutaj jakaś mała pirania. Ja bym ją chętnie sobie tutaj zjadł. Bo jest mała i jest piranią. No, mam ją, dobra, no i jest moja. Znaczy, dobra, żartowałem, nie jest moja, bo mi ktoś ją zje całą. No, daj mi to mięso, lamusie. No nie, no i to jest właśnie problem życia w hierarchii. Że oni mi zjadają mięso. Ja tutaj mówię, mam zarąbisty plan podboju świata. A oni i tak mi nie dadzą podbić świata. Więc ja muszę zjadać jakieś roślinki denne. Ale no, no wyszło, coś już przynajmniej zabiliśmy, no. Przynajmniej nie było tak, że zostałem... O, ja pierniczę, catfish. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył. O, tutaj sobie, o, patrzcie, o. No, go, taką rybkę, no go, taką rybkę zjeść. O nie, no zjada mnie coś, nawet nie zauważyłem. Escape, uciekamy, mano. Tam są piranie, tam nie uciekamy. Nie wiem gdzie. No nie. No, jestem tam. Dobra. O nie, jeszcze żyję. Uciekaj, mano! Byłem pewien, że już nie żyję. Tam coś jest. Muszę stąd uciec. Jak najszybciej. Ja się tutaj nie nadaję. Ta gra jest trudna. Poprzednia mapka była dość prosta, natomiast tutaj... No nie wiem, tutaj jest naprawdę ciężko. Muszę przyznać. Bo ta mapka, no ta mapka, nie dość, że mapka jest taka jednostronna dość, bo no te prądy strasznie przeszkadzają. To w ogóle nie jest jakieś, no to nie jest przyjemne. Jest ciężko, wtedy też była, kiedyś jak grałem, to też była moja najgorsza mapka, nie lubiłem jej. I dalej nie lubię, te prądy to jest jednak straszna rzecz. Wolałbym bez prądów, gdyby było. Dobra, tutaj zjadam sobie. Dobra, trochę mięsa z tej rybki było, trzeba przyznać. Pieniążków też, no z jednej rybki praktycznie zarobiłem na... O kurde, catfish mnie zaatakował. Nie zauważyłem go nawet, dopiero jak pod nim przepłynąłem. Pike tu jest. Ten pike też, on jest szybki. Jak ja bym go jakoś... Bym go dorwał jakoś tak od tyłu, ale no nie dorwę go od tyłu, bo po co, nie? I umrę sobie, chociaż ja też mu biję całkiem sporo. Proszę, on ma więcej życia. Proszę. Jest, zabiłem go. O jest. Jezus, jak dobrze. Tylko, że teraz nic mnie nie zaatakowało. Jak dobrze, panie i panowie. Coś zaczęło mi wychodzić, w końcu. Coś tam mi zaczęło wychodzić. Nie jest najgorzej. Mam drugi poziom, więc też nieźle. Zawsze coś tam się wbija, wiadomo. Dobra, atakuję piranie. Muszę pamiętać... Ona ucieka przede mną, więc spoko. Okej, zabita. No i to się nazywa tutaj salmon, no. O nie. Dobra, myślałem, że utknąłem. Jednak się udało wydostać. Trzeci poziom. Bardzo ładnie. No w końcu coś zaczęliśmy tutaj jeść. I zaczęliśmy robić w tej mapce. No to mi się podoba. Tylko jakiegoś przeciwnika bym chciał. Oponenta na przykład tutaj widzę jednego. Wow! Ale nie złapałem go. Czekam aż spadnie. Spadł chyba już, nie? Ta jest tutaj. On ucieka dość... No boi się. Bardzo się boi. A ja będę szybszy niż on, patrzcie. Bum! No ja jestem dość szybką rybą, więc on przede mną nie ucieknie. Tylko muszę naładować speeda tak dość poważnie. I będę go miał. Dobra, mam go. No i już jest rip. To była mała rybka, ale rybka... To... O nie, pike. Dobra, muszę to jakoś... wymanewrować muszę najpierw, tak żeby być... Żeby go złapać od tyłu, to wtedy będę... No nie, no to sterowanie, nienawidzę tego sterowania, serio. No od boku, O nie, dwa, doj... Dobra, nie, koniec. Uciekaj, mano. Dwa nagle pajki się pojawiły za mną. Muszę uciec. Muszę. Wiecie, że przestałem je gonić. Tak? Nie, przestałem je gonić. Czy jeden nie przestał? Znaczy, w sumie przestał, złapał co innego, a ja go teraz od tyłca. Patrzcie. No, on się zajmie jedzeniem czegoś, a ja go teraz
Mam go, dobra, mam go. On mi więcej bije, i to znacznie więcej. O nie. Prawie go zabiłem. Brawa. Prawie go zabiłem. Starczy tego dobrego, starczy. Dobra, tak więc dodałem wam dwie nowe rybki, które zostały dodane, czyli salmon i barakuda. Każda z nich była całkiem spoko, barakuda zdecydowanie lepsza, salmon taki średni. Znaczy, salmon na przykład w oceanie wydawałby się bardzo fajny, natomiast tutaj w riverze jest, no, ta mapka w ogóle jest strasznie słaba. Pirania jest okej, piranią da się grać, i pewnie takim catfishem czy czymś innym też by się dało, ale no, muszę przyznać, że tak średnio się bawiłem. Znaczy, dobrze się bawiłem, ale no było ciężko, zdecydowanie będę wolał Swamp, tam jest fajnie, tam jest podobnie jak w oceanie, więc powinno być całkiem spoko, a to już w następnym odcinku, a na dzisiaj bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i wtedy zmotywować mnie, żebym jeszcze szybciej wrzucił odcinek. A i co jeszcze? Na dzisiaj to tyle. Jeżeli chcecie kupić sobie jakieś fajne gierki, zapraszam na G2A z kodem MANO 3% zwrotu, link w opisie, no i co? Trzymajcie się, pa pa! We'll be right back.